Witam serdecznie wszystkich, a tym bardziej wszystkich wolnych ludzi. Teraz mamy 8 minut po 19, 27 lipiec, niedziela 2022 rok. Teraz suweren, jak widać, w czynie społecznym, w patrolu wieczornym, słonecznym, no bo widać, że słońce, czyli patrol słoneczny, patroluje peron. Przedtem byłem tam właśnie, przed budynkiem, na tym parkingu tam byłem, a teraz właśnie jestem na peron i tam widać jakiś pociąg, nie wiem, chyba towarowy czeka, chyba tak, towarowy, bo tam światła są, nie wiem, czy będzie widać światło, ale tam towarowy czeka. Dobrze, więc tutaj suweren, jak widać, dba o poprawę bezpieczeństwa na terenach kolejowych i robi to w czynie społecznym. Niczego od nikogo nie oczekuje. Uważam, że to robi w sposób właściwy, zgodnie z przepisami i przyjętymi zwyczajami. I że to, co robi, jest dla dobra publicznego, dla społeczeństwa. Dzięki temu w jakiś sposób pomagam kolejowym służbom bezpieczeństwa, na przykład SOK czy jakieś inne tajne i nieumundurowane. I ich wspieram w ten sposób, że tutaj jestem i robię patrole. Szukam przestępców lub potencjalnych przestępców tutaj w okolicy. To mogą być na przykład jacyś przestępcy z Dolnego Śląska na przykład, lub samego Wrocławia, na tak zwanych występach gościnnych, bo też takie rzeczy mogą się wydarzać, jak występy gościnne. Dlatego też informuję niniejszym dowód osobisty osoby fizycznej wydany na nazwisko prokurwatorskie Natalia Zemła, że się nie ukrywam nigdzie przed nikim, tylko bym powiedział, pracuję ciężko społecznie dla poprawy bezpieczeństwa i robię to w sposób właściwy. Więc mam nadzieję, że tym wieczornym patrolem potwierdziłem, że się nigdzie nie ukrywam, jak to insynuuje w sposób taki śmieszny i żałosny dowód osobisty plastikowy wydany na nazwisko Natalia Zemła, czy jakoś tak, bo tamto L jakieś takie niewydrukowane było, czy jakoś tak, więc no. Dlatego mam nadzieję, że po raz kolejny potwierdziłem, że robię coś pożytecznego dla lokalnej społeczności, poprawiając bezpieczeństwo tutaj. Ale ciekawe, co robi dowód osobisty wydany na nazwisko Natalia Zemła. Czy ten dowód osobisty tej osoby fizycznej działa naprawdę dla poprawy bezpieczeństwa całego narodu lub mieszkańców Wrocławia? To jest dyskusyjne. Dziękuję bardzo.